spać. Co to jest? Co my powiemy, Sonu? Jak się witamy? Baba. O? Siemanko. Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi w kolejnym kulinarnym odcinku. Dzisiaj będzie deser i to deser nie byle jaki, bardzo efektowny moim zdaniem. Deser, który zawsze bardzo kojarzył mi się z Azją. Może nie tyle co z Koreą, co z Japonią. Deser, który pojawia się w każdej japońskiej animacji po prostu zawsze, czyli pudding. Polska to kraj, w którym budyń nie jest nikomu obcy, ale ten dzisiejszy deser, mimo że nazywa się pudding... Torcik, proszę. Chyba ktoś tu będzie dzisiaj zawiedziony. I mimo, że ten dzisiejszy nasz deser nazywa się pudding, to z polskim budyniem ma niewiele wspólnego. Tyle tylko, że będzie z mleka i konsystencja jest dość podobna, ale jednak trochę inna. Ten deser to nie jest azjatycki deser. On jest popularny w wielu częściach świata. Ma różne nazwy, różnie się go przygotowuje. My dzisiaj będziemy robić tak, jak robi się to w Korei i pewnie też w Japonii, bo oczywiście w Korei też ten deser jest bardzo popularny. Znajdziemy go w wielu kawiarniach, są też specjalne kawiarnie, które sprzedają tylko to i znajdziemy go też w sklepach typu Żabka, często tam jest. Wtedy jego jakość odbiega mocno od takiego domowego, więc ja zaprezentuję Wam dzisiaj pyszny, domowy i smaczny pudding. Będziemy potrzebować mleka. Ja tutaj mam mleko pełne, w Korei takie mleko ma aż 4 gramy tłuszczu, już prawie śmietana. Możecie tutaj użyć mleka 3,2, możecie też użyć śmietanki takiej w kartoniku. Na pewno ze śmietanką będzie lepsze, ale w Korei taka śmietanka 12 na przykład jest chyba nie do dostania nawet. Jak już, to 36, a to już by było za tłuste. Mleka będziemy potrzebować 250 ml i dobrze by było, żeby było to ciepłe mleko. On lubi zimne mleko. Może posłużę się tą miarką. Mam tutaj wielkiego fana mleka. W Polsce takie mleko, które ma trochę więcej tłuszczu, chyba sprzedaje się jako mleko junior, takie dla dzieci. Jak widzicie, dzieci lubią takie mleko, więc takiego mleka też można użyć, ale myślę, że taka śmietanka 12 tutaj to by był hit. Po prostu. Prawda? Mhm. Chcesz jeszcze? Takie mleko, 250 ml, trochę tutaj mam więcej niż 250, ale będzie dobrze. Takie mleko podgrzewamy do takiej temperatury, nie ma się zagotować, ma być po prostu ciepłe. Możemy to zrobić w garnuszku, możemy to zrobić w mikrofalówce, jak wolicie. I będziemy potrzebować też miskę, w której będziemy sobie ubijać jajka. Jajka mam 2. Bo będę dzisiaj robić 4 takie puddingi. Będę je robić w takich metalowych foremkach. Jeżeli chcecie, możecie użyć foremki do mafinek. Jeżeli macie takie osobne, może być też silikonowa foremka. Mogą być jakieś szklane słoiczki. Nie ma znaczenia. I będziemy ubijać 2 jajka. Do tych jajek będziemy potrzebować oczywiście cukru. Musimy je ubić na taką w miarę jednolitą masę. Możemy to zrobić mikserem. Ja dzisiaj się pobawię trzepaczką i tego cukru dam tutaj 5 takich w miarę płaskich łyżek. Tak. A Sony nie lubi miksera? A, dobrze, tutaj jest Sonu. Najlepiej użyć drobnego cukru, to się tak nie namachacie, zanim on się rozpuści. Smaczny. 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 Wspaniale. Super. I jak to już tak ubijemy i cukier nam się rozpuści, to dodajemy to ciepłe mleko. Ważne, żeby ono nie było takie gorące, bo żeby nam się jajka nie ścięły, nie zrobiła nam się jajecznica, bo nie będzie to najsmaczniejsze. Dodajemy też ekstrakt waniliowy. Ja mam jakiś taki z Polski. Najlepszy by tu był ekstrakt, a nie olejek. Ja mam olejek, więc dodam go tylko odrobinkę, żeby on się potem nie oddzielił. Powstała nam taka masa o bardzo przyjemnym kolorze, z dość dużą ilością pianki. Nie chcemy tej pianki, ale zaraz się jej pozbędziemy. Będziemy do tego używać też sitka.
Ale zanim to zrobimy, przygotujemy sobie karmel, bo te pudingi zawsze mają na górze taką warstwę karmelu. Ten karmel dodaje tutaj super smaku, jest bardzo ważny i musimy go zrobić. Zanim jednak go przygotujemy, bo jak już będziemy mieć karmel, to trzeba będzie działać szybko. Posmaruję sobie foremki. Można tego nie robić, ale zawsze jest wtedy większe ryzyko, że coś nam się do nich przyklei, więc smarujemy je roztopionym masłem najlepiej. Bardzo cienką warstwę, żeby to nie było wyczuwalne, żeby nam się nie oddzieliło w trakcie przygotowywania tych pudingów, w trakcie gotowania. Cieniusieńką warstewkę. Przygotuję sobie teraz karmel, ale zanim go przygotuję, nastawię sobie wodę, żeby mi się ugotowała w czajniku, bo będzie mi ona potrzebna potem do tego karmelu, już ją gotuję. Potrzebuję 4 łyżki cukru, 1,5, no 2 łyżki wody i będziemy robić karmel. Nie można tego łyżką mieszać. Jeżeli będziemy chcieli pomieszać, to tylko garnuszkiem i potem jak już się zrobi taki brązowy karmel, to dodamy jeszcze 2 łyżki wody gorącej i przelejemy do foremek. Dzięki temu będzie taki karmelowy sos, jakiego chcemy, a nie taka twarda skorupa. Tak to wygląda, robią się bąbelki, ale jeszcze nie robi się brązowe. Mieszamy to tylko i wyłącznie w ten sposób, nie wkładamy tu łyżki. Chyba, że chcemy stracić łyżkę. Okej, jest mocno brązowe, mocno, mocno brązowe. Ściągamy z ognia i wlewamy do tego 2 łyżki gorącej wody. Co tu się wyrabia, proszę Państwa? Dobrze, nie dam tutaj. I wlewamy na dno foremek. Dobrze. Bierzemy sitko i przelewamy pudding. Tutaj, tak. Dzięki temu nie będziemy mieć żadnych, brzydko mówiąc, farfocli. I wlewamy pudding. Pudding? Mhm. Dobrze, idealnie na 4 foremki. Wracamy do kuchenki. W głębokiej patelni tudzież garnku ustawiamy foremki. Zalewamy do wysokości, w której są wypełnione. Nie może być za dużo, żeby nam potem się woda nie dostała do środka. Włączamy ogień. Na razie może być mocny. I bierzemy pokrywkę. Pokrywka tutaj jest bardzo istotna. I ściereczkę, która też jest istotna. Ściereczka jest potrzebna, żeby woda się nie skraplała i nie wlatywała do naszych pudingów. Po prostu robimy tak. Zostawiamy tak. Patrzymy tylko, żeby nam ściereczka nie spadła na ogień, bo będziemy mieć pożar. Doprowadzamy całość do wrzenia, ale nie odkrywamy tego, bo mogą nam się te jajka potem zrobić takie za bardzo puszyste, nie chcemy tego, więc przykrywamy, nie odkrywamy. Jak już się zacznie woda gotować, to zmniejszamy ogień, trzymamy jeszcze tak 2 minutki, a potem całkowicie wyłączamy ogień i trzymamy tak 10 minut mniej więcej. To się zetnie w środku, ale nie będzie się cały czas gotować i robić się takie coraz bardziej rosnące i puszyste, jak po prostu puszyste koreańskie jajka. Przepis też na takie jajka znajdziecie na kanale. I link tutaj. Albo tutaj. Nigdy nie wiem. Zaczęło się gotować. Słychać bulgotanie. Para, buch. Brawo, Sonu! Więc jak tutaj już zaczęła para buchać i zaczęło się gotować, to wyłączyłam ogień i tak zostawiamy teraz na 10 minut. Niech się ścina! Dzień dobry! Bo po 10 minutach pod przykryciem moje pudingi wyglądają na ścięte. Nie będę tego sprawdzać patyczkiem, bo nie chcę dziur w pudingu. Wygląda na ścięty, więc powiedzmy, że jest ścięty. Jak posiedzi w lodówce, to się w ogóle zestali. I teraz muszę wyjąć je z tej wody. Nie jest to łatwe zadanie, bo trzeba to robić tak, żeby nie uszkodzić. Ale żeby się też nie poparzyć. Wyjmujemy z wody. Już nie są lejące, nie zrobiła się jajecznica i nie podniosły się do góry. Bardzo jest ważne, żeby one nie urosły, tak? Żeby się nie zrobiło takie to napowietrzone, no bo to nie będzie taki efekt, jak chcemy. Chcemy takie zestalone, zestaloną masę
i przeniosę je sobie teraz na deseczkę i pozwolę im wystygnąć, żeby mi się lodówka nie zepsuła, a potem wstawię je do lodówki już takie przestygnięte na kilka godzin. To jest najlepsze, jak się porządnie schłodzi, a że jest to takie gęste pudingowe, to chłodzić się będzie dość długo, więc zostawiamy w lodówce na kilka godzin, a potem będziemy wyciągać. Ciąg dalszy nastąpi. Dzień dobry, witamy. Nie! Nie wolno! Czekajcie, że to się dzieje po prostu za szybko wszystko. Nasze pudingi wyglądają tak. Karamelowy sosik wygląda na to, że chce wyjść. I to jest teraz bardzo prosta sprawa. Bierzemy talerzyk i robimy tak. Zobacz. Talerzyk. Uwaga. O! O! Jest! Będziesz próbował? Jeżeli nie chce wyjść od razu, to tak pałeczką, tudzież wykałaczką podważamy. I jak? A chyba smakuje ci. Biorę. Gwiazdkę zrobiłeś? Tak, także tego. Uwaga, znowu widowiskowe wyciąganie z foremki. Jak macie wyższe foremki, to wyjdą wam wyższe te pudingi. Proces będzie taki sam. Moje są takie dość niskie mimo wszystko, ale i tak. Uwaga, próbuję. Tak to wygląda w środku. Niesmaczna, zjadłeś cały. Gdyby nie ten sos karmelowy, to byłby to deser dość mdły i pewnie wyczuwalne by były jajka. Ale przez to, że doprowadziliśmy to tylko do wrzenia, a potem trzymaliśmy w wodzie, nie gotowaliśmy długo. I przez to, że jest tu ten karmel, jest dodatek esencji waniliowej, to absolutnie nie smakuje to jajecznie. Smakuje jak pyszny, kremowy deser. Tylko zróbcie sobie od razu z podwójnej porcji, bo szybko znika. Ja to szybko wsuwam drugi, póki nie mam na niego chętnych. Dziękuję za uwagę. Zapraszam was na kolejne odcinki. Oczywiście subskrybujcie, klikajcie łapki w górę i mówię wam pa pa!